Siema, z tej strony Joel, zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. No i cóż, jak widać farming powrócił na mój kanał. Dawno nic nie było z niego wrzucane. Ogólnie temat aktywności to sobie wyjaśniliśmy praktycznie na poprzednim odcinku, także już do tego nie będę wracał. Jak tytuł filmu wskazuje, nagrałem ten odcinek, żeby sobie zwiedzić i przy okazji wam zaprezentować mapę pod nazwą Wielkopolska. Ogólnie biedą, jak wiecie, wieje w farmingu 19 z modami, to szczególnie polskimi, ale no coś tutaj możliwe, że fajnego się znowu ukazało. No oczywiście tam jakieś mapki polskie dosyć dobre wyszły. Zobaczymy, jak z tą to będzie, także zwiedzimy sobie, pogadamy i cóż. Na chwilę obecną, z tego co widać, no takie dosyć fajne krzesełka mamy do posiedzenia. Jakby komuś ogólnie zachciało się poodpoczywać po ciężkiej pracy, to jak najbardziej można, jak widać, również sąsiada złodzieja zaprosić, bo jest kilka krzeseł. Jakby nam zabrakło, to jeszcze tam mamy inne, także można tutaj grubą imprezę zrobić tak naprawdę. W sumie tutaj jakieś gacie się suszą, ale to nieważne. Pójdźmy sobie może dalej, co tutaj mamy ciekawego. No taki ogólnie domek z obejściem odgrodzony od reszty gospodarstwa. No i tutaj już mamy jakieś tam budynki gospodarcze, nie wiem czy to się da otworzyć. No jak widać, da się otworzyć. Nawet spoko ta. Tutaj mała jakby stodółka, taka jakby, nie wiem, bardziej obora. Oczywiście moja Mahindra tutaj mi towarzyszy, bo Mahindrą będę sobie mapę zwiedzał. Tutaj jakiś taki budynek gospodarczy. Tutaj mamy jakieś tam budynki. O, i tutaj przy okazji autor mapy nam ukrył kilka maszynek już na start, jakby ktoś zaczynał na tym poziomie najłatwiejszym. No i co dalej? Nawet na razie spoko klimat. Zobaczymy, co tutaj jest dalej. Tutaj też jakieś tam maszynki. Tutaj znowu jakaś szopka, taka mała wiata jakby, no taka dosyć spoko ciekawa nawet, powiem wam szczerze. Coś tutaj można sobie skitrać w tym. Taka drewniana jakby mała wiatka. No tutaj jeszcze pozostałe maszyny, które nam zostawił autor, jakbyśmy chcieli sobie już tutaj na tym najniższym, najłatwiejszym poziomie grać. No tutaj jakiś tam szyld mlekowity, daba daba. No i tutaj obórka jakaś. Tutaj jakiś osprzęt, bodajże to jest chyba, nie wiem, do ścielenia, z tego co pamiętam. Nie, ogólnie to chyba... Nie, to jest do ciągnika, czy to jest model jakiś? Nie będę się w to na razie zagłębiał, bo w sumie z krowami się jeszcze nie bawiłem, więc wymączał się nie będę. Jeśli chodzi o to. I cóż tutaj mamy dalej? Fajny nawet model tej obory. Tutaj oczywiście miejsce na obornik. Tu jak widzicie takie skromne, dosyć małe pastwisko, ale myślę, że większe nie jest potrzebne. Tutaj jeszcze mamy dalej teren, tutaj o, jak widać taki silosik mały na zboże. Co tutaj jeszcze mamy poniekąd dalej? No tutaj silos na kiszonkę, jakieś tam maszynki jak widzicie stoją. Nawet autor zapakował nam header od bizona do na wózek, jak widać. Co tutaj dalej? Dwie przyczepki, a tutaj to też jest nasze, bo nie wiem, nie no, to już chyba nie jest nasze. To już jest chyba wyjazd z naszej posesji, gdzieś to chyba jest brama, tylko nie wiem gdzie jeszcze. Nie, to tak, takie złudzenie jakby bramy w sumie. Tutaj jest już chyba jakiś skup z tego co mi się wydaje. No, jakiś skupik tutaj jest, także możemy sobie coś tutaj sprzedawać. Ale wiecie co, tepniemy się już do Mahindry, to będziemy sobie robić objazd ogólnie po całej mapce. Czekajcie, mam za głośno dźwięki. Zapomniałem przyciszyć tu. Dobra, może sobie zrobimy coś takiego. Radia nie będę słuchał, ale przyciszę. Jakby mi się przypadkiem włączyło. Ogólnie mapka jest no, dosyć duża, no trochę tych pól jak widzicie jest do kupienia. I co to, co tutaj dalej? Otwórzmy sobie bramę. Ogólnie to się odzwyczajem od nagrywania, więc jak będę się, nie wiem, jąkał, sypleniu czy cokolwiek, to wybaczcie, ale
wyszedłem z wprawy. Nie wiem od której strony by tu zacząć, kurde, tej wioski. Może w sumie zawróćmy sobie i pojedziemy sobie tam od samego dołu. W ten sposób sobie zrobimy. Pojedziemy sobie Mahindrą. Ło, ale obrotów nabrała skubana. Tutaj już chyba gdzieś powinien być koniec tej wioski. No już pewnie dalej zaraz nie pojedziemy. Zaraz gdzieś pewnie będzie jakaś ściana. O, już jest. Dobra, no czyli tutaj mam jeszcze taki las ogólnie. Możliwe, że autor tam sobie po prostu zostawił tamtą jeszcze część. W razie jakby kiedyś chciał powiększyć mapę. Pole, jak widzicie, takiej no wielkości pod taki polski sprzęcik, no tak naprawdę. Pewnie jakieś tam większe, no z tego co widać, się znajdą, aczkolwiek na tej akurat mapce zbyt dobrze tych zarysów nie widać, tych pól. Ale tam nie będziemy się kłócić o szczegóły. To jest jakaś też gospodarka ogólnie, jak to wygląda. A tak, to będzie też jakaś gospodarka, bo stoi tam jeden z ciągników, który również należy do nas. Tutaj taka mniejsza gospodarka, jak widzicie. Trochę budynków jest. Tutaj też taka wiatka. Czego trąbisz, dziadu? No tutaj też jakieś tam budynki gospodarcze. No taka, jak widać, tak jak mówię, mniejsza gospodara. Tutaj nic ciekawego nie ma. Kolejne budynki gospodarcze. To jest chyba chlewnia, jak się nie mylę. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo taki mi ten model dosyć znany z poprzednich edycji farmingowych. Tutaj jakieś coś tam znowu. Jakieś budynki gospodarcze. Tu wszystko, jak widać, wrota działają. No tu jakiś wrak przyczepy. Nawet spoko. Kolejny silos na kiszonkę. No i co? No i tyle. Koniec gospodarstwa. Także trochę tych budynków jest, ale tak jak mówię, no mamy tutaj taką jakby mniejszą gospodarkę. To zależnie od tego, co robicie. Zawsze można sobie wybrać tą albo tą. Może kto wie, jeszcze jakaś inna gospodarka tam się po drodze znajdzie, bo w sumie nawet nie pamiętam, ile ta mapa ma gospodarek. Jedziemy sobie w takim wypadku dalej. Tutaj zajedziemy na stację benzynową, zobaczymy, czy funkcjonuje. Chyba funkcjonuje, ale ikona do napełnienia mi się tutaj nie pojawiła nigdzie. Nie wiem. Może jak tu zajadę? No jest, rozpocznij tankowanie. Czyli stacja działa też taki, no dosyć fajny model tej stacji. No tutaj można gaz zatankować w razie czego do naszego Passata. Tam też jest taka droga trochę donikąd. Pewnie tam gdzieś się potem kończy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie będziemy tam może jechać, bo i tak tam będzie las. I tak się będzie to kończyć. Pewnie tak jak mówię, autor jeszcze sobie tam pozostawiał jakieś tam tereny, w razie czego jakby kiedyś chciał powiększyć mapę. No tutaj właśnie wioska też fajnie wykonana. Co tutaj mamy jeszcze dalej? No jesteśmy już tutaj w naszych okolicach tak naprawdę. Czyli tutaj już byliśmy. Zobaczmy sobie może ten skup. A jeszcze tutaj jakiś sklepik osiedlowy. A bardziej wiejski w sumie. Powiedzmy sobie może tutaj, nie wiem, czy się brama otwiera, tędy wjedziemy. Nie, no tędy nie wjedziemy. Pewnie tam dalej jest wjazd do skupu. Tak, tutaj mamy wjazd do skupu. Skup pewnie zbożowy, bo widzę, że wytwórnia pasz Polmar. Fajny też, ciekawy nawet ten obiekt. No tutaj jakie fajne silosy. Podobuje mnie się to. Co dalej? No i tutaj mamy, widać, wysyp. Jedźmy może teraz tam na górę mapy. Tamtą stronę będziemy się poruszać. Tutaj tak jakby waga. Ciekawe, czy działa. Zobaczymy, ile Mahindra waży. Działa? Działa. Niecałą tonę.
Ale to i tak, no, jak tak, na taki niepozorny pojazd, to i tak dużo. Myślę, że chyba nawet sobie tutaj komisarię na tej mapce zrobię. O, tutaj kolejny mamy sklep ABC, także jest wybór. Jest gdzie zakupy robić. Tutaj jest coś ciekawego. Ogólnie. Nie wiem, czy tu nie jest sklep. A, tu jest właśnie sklep. Ale jakby ktoś nie wiedział, to jak kupiłem Mahindrę, to mi się zrespiła tutaj. Dosyć mały sklepik, ale myślę, że chyba większy na taką mapę nie jest potrzebny. Taki klimatyczny i w ogóle, ale zobaczcie, też jest fajnie jakieś tam dupereli różnych nawrzucane jako obiekty, także fajnie i sympatycznie to wygląda, moim zdaniem. Jedziemy sobie dalej. Puszczam, że już tam dalej będzie takie mniejsze zagęszczenie domów. Tutaj coś jeszcze jest? Jest też jakaś gospodarka, czy coś w tym stylu? Możemy tu zajechać? Nie, tutaj jakby jakiś taki ogólnie skup był bardziej. Ale na mapie to nie jest zaznaczone, jako by coś tutaj było. Dobra, pojedziemy w tą stronę może w takim wypadku. O kurde, zagapiłem się. No wybaczcie. Miejscowość Baby. No nie wiem, jak tam się wjeżdża. No nie chciała mi się tam ta brama otworzyć, ale dobra. No w sumie to chyba taka jakby atrapa jest skupu, tak mi się wydaje, bo jak widzicie, nie jest to oznaczone na minimapce żadnym tutaj punktem. No tutaj pola i tylko i wyłącznie pola. Także nie ma nic ciekawego w sumie. Nie wiem, po co ja tu jadę. Zawrócimy sobie. No bo nie ma co tam jechać dalej. Nie będzie tu nic ciekawego. Pewnie tamta ulica, którą jechaliśmy wcześniej, to jest jakaś główna i tam wszystko się w sumie w jej rejonach skupia. No ale jest tych pól. Jest fajnie klimatycznie, moim zdaniem. Także no, na chwilę obecną jestem nastawiony na tak, żeby tutaj pograć. Jeszcze jakby było jakieś więcej fajnych polskich modów, oczywiście mam na myśli jakieś tutaj ciągniki i tak dalej, no to byłoby jeszcze bardziej słodko, ale dobra. Tutaj przypuszczam, że już chyba też się nic nie będzie zbytnio działo. Pola. I tylko i wyłącznie pola. No tak, nie ma tu już nic ciekawego, to zawracamy w takim wypadku. Jak widać, zakończenia są fajne. Nie są ani oblepione jakąś taką teksturą 1D, ani nic. Tylko tak, o, pewnie tam jakaś teksturka jest rzucona i taka, albo ewentualnie niby taka niewidzialna ściana. Ale są drzewa przy okazji, także cóż, no fajnie to wygląda, jeśli chodzi o ogrodzenie mapy. O, i znowu jesteśmy w miejscowości Baby. Dobra, i jedziemy sobie tutaj. No tamtą polną drogą nie będziemy jechać, bo raczej nigdzie nie dojedziemy. Co mogłoby nas zainteresować? No tutaj taka mini wioska, jak widać. Coś tutaj jeszcze ciekawego. Tam jakieś skupy są, zobaczymy sobie, jak tam na tych skupach wygląda. Chyba nie w tą stronę pojechałem, ajajaj. A coś tam, nie wiem, coś tam widać, jakby coś tam było ogólnie. Pojedziemy sobie może tam. Demon prędkości normalnie, jakbym w MTA grał. Jakieś rury, tu jakaś budowa w ogóle się toczy normalnie. Ty, to gazociąg budują, panie. Chyba gazociąg. Panie, jeszcze tu ziomek pole zrobił. He! Pod gazociągiem. Nie wiem, co tu budują szczerze. Co to ma być? Jeśli ktoś by się miał zamiar czepiać, że to nie gazociąg i tak dalej, to ja sobie po prostu tak o tylko powiedziałem, więc
Proszę nie mieć o to do mnie spiny. No nie, no tutaj nie ma nic ciekawego. A tutaj gdzieś jakaś dróżka czegoś prowadzi. No fajna taka inwencja twórcza. No nie, no tu już dalej nigdzie nie dojedziemy. Przynajmniej w żadne ciekawe miejsce. Ale ogólnie z tym moim gazociągiem, który sobie wymyśliłem, fajna sprawa, że coś takiego jest. Zawsze jakoś tam tą rozgrywkę urozmaici. O, przejdziemy się w sumie tutaj. Pojedziemy sobie, zobaczymy Tartak i Strych tam bodajże jest. No, fajne polskie drogi. Oczywiście, no, przydałoby się błotko, no, ale już nie będziemy wybrzydzać. Cieszmy się z tego, co jest. A kurde. Na rondzie nie skręciłem. Fajne takie dróżki piaskowe, tak jakby. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. Jak te skupy fajnie wyglądają lub nie fajnie. No, Tartak fajnie się prezentuje, ładnie nawet. Tartaczysko nawet spoko. A tu jakiś znak zapytania? Cóż tu ciekawego? Wysiądę sobie może. Zapomniałem, że to tak nie działa. Nie pokazuje się żadne info? No ale jak widać, tutaj mamy strych, czyli możemy sobie tutaj słomy, siano i tym podobne sprzedawać. A tutaj jest zaraz po sąsiedzku na tym samym placu Tartak. Także również tutaj możemy drzewo sprzedawać. O, tutaj jakiś tir sobie stoi. Nie wiem, chyba oczekuje na rozładunek albo został załadowany i po prostu czeka na wyjazd. O, tutaj jakiś zbiornik wodny mamy. Dobra, jedziemy jeszcze, zobaczymy sobie biogazownię, ten WK Transport i handla zwierzętami. Co tam ciekawego jest? To lecimy sobie do tamtej drogi. Ło, panie. Myślałem, że się przewrócę albo coś w tym stylu, ale jednak na szczęście nie. Jakieś tam krzoczki tutaj w postaci jakichś tam chwastów sobie rosną. Dobra, i jedziemy. Dawaj, malina, pod górę, dawaj, dawaj, dawaj. O Jezu, trzeba zwolnić. Bo jeszcze coś wydupimy. Ale te samochody głośne, Boże. O, tutaj jakiś kolejny właśnie skupik. Zdążę, zdążę, zdążę. A to chyba jakiś skup zbożowy ogólnie jest, z tego co mi się wydaje. No, oczywiście waga. Możemy sobie tutaj wjechać, zważyć się. No i tutaj widać wysyp. Silosy też tego chyba samego typu. To jakaś ciężaróweczka. No ogólnie jest fajnie i przyjemnie klimatycznie na tej mapce, także będę tu chyba grał. O matko, no szybciej, szybciej. O. A ta biogazownia, kurde. Ten model już mi w sumie znany. Ale taka starsza, mniejsza ogólnie. Także spoko. No, dwa silosy na pewno dosyć sporo pomieszczą, jeśli chodzi o tutaj sieczkę. No i cóż, i będziemy sobie pomalutku wracać na tą naszą gospodarkę, no bo już wszystko objeździliśmy, co nas interesowało. Podsumowując, mapka fajna, naprawdę fajna, jak widać, no jest klimatycznie, jest fajnie. Podczas tutaj, oczywiście teraz nagrywania, no nie ma możliwości przetestować wszystkich funkcji, czy tam działają skupy wszystkie na pewno, czy nic się nie buguje i tak dalej. No, musielibyśmy tutaj zrobić wtedy jakiś, no przynajmniej godzinny odcinek,
A z racji tego, że będę tutaj nagrywał serię, no to będzie okazja zobaczyć sobie wszystko przy okazji, czy działa. I cóż, no, mapka moim zdaniem warta faktycznie zagrania. Także no, polecam. Mam nadzieję, że to wrażenie, które na mnie na chwilę obecną zrobiła, nie pryśnie za sprawą jakiegoś, nie wiem, bugu albo czegoś i pozostanie tak jak jest. Przy okazji również tam sobie będę chyba na Lubelskiej pogrywał, bo jeszcze tam sobie wcześniej pogrywałem na niej, no i tam mam raczej zamiar jeszcze coś tam sobie na niej podziałać, bo jakoś zbytnio szalenie dużo godzin nie przegrałem na tamtej mapce. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o podsumowanko. Także również chciałbym dodać, bo tam widziałem, że pod odcinkiem Spyla, jeśli chodzi o komentarze, no kilka tam osób pisało odnośnie tego, żebym pokazał swoją kolekcję, bo również zadałem takie pytanie na odcinku, czy chcecie, żebym ją zaprezentował, więc na spokojnie zaprezentuję, ale pewnie, nie wiem, za jakieś 3-4 odcinki ogólnie na kanale, bo jeszcze kilka odcinków mam do zrealizowania, kilka już mam nagranych i do wrzucenia, także na pewno albo w tym, albo w następnym tygodniu maksymalnie odcinek z prezentacji mojej kolekcji na Pylu, jeśli chodzi o autka, się pojawi, bo również też muszę sobie raczej wziąć jakiegoś pomocnika, bo na przechowywanie raczej nie chciałbym tutaj robić takiego pokazu zbytnio, bo CJ-ty będą pewnie przeszkadzać i ogólnie no, nie chcę jakoś tam blokować czy coś w tym stylu, także no coś muszę sobie na spokojnie w ten descent tutaj pomyśleć. Także cóż, zapraszam do tutaj subskrybowania kanału, oceniania, napiszcie co sądzicie o tej mapce. I cóż, no, jeszcze też pragnę dodać, że będzie seria odnośnie sprawdzania pseudo serwerów w MTA, ale tak jak mówię, będę chciał również wymiennie, żeby nie tylko cały czas MTA, tylko będę chciał po prostu raz odcinek dajmy na to z farminga, raz odcinek z MTA, może z jakiejś jeszcze ewentualnie innej gierki, ale no nie wiem, czy na chwilę obecną czas mi pozwoli, żeby coś innego poza MTA i farmingiem nagrywać. Jeśli tak, no to nagram. Także żegnam się z wami cieplutko, do następnego i siemanko.